Kiedy TVN zaczyna transmitować mszę, a matka Madzi w sutannie nie schodzi z ekranów i nie wychodzi ze studiów telewizyjnych, to jest najlepszy znak, że coś dzieje się ważnego i na pewno nie jest to to, co znajduje się na czołkach dzienników. Moim zdaniem to coś, co dzieje się naprawdę ważnego, to rozpaczliwe próby rządu ratowania budżetu państwa. Budżet od samego początku, mówili to ekonomiści i politycy opozycji, oparty był na założeniach wziętych kompletnie z sufitu, z propagandy wyborczej, a nie z analizy sytuacji ekonomicznej i trendów nadchodzących gospodarczych. W tej chwili ten budżet rozsypał się, ale żeby go znowelizować, trzeba by najpierw zmienić ustawę o finansach publicznych, która posiada tak zwane progi ostrożnościowe. A te progi ostrożnościowe ruszać to już rzecz naprawdę karygodna. Dlatego rząd stara się to zrobić w tajemnicy. I pod całym tym przykryciem, którym jest kanonada sezonu ogórkowego o rzeczach, powiedzmy to sobie delikatnie, drugorzędnych, mamy próbę w tej chwili przeprowadzaną zmiany cichcem ustawy o finansach publicznych i usunięcia progów ostrożnościowych. A to razem z przejęciem pieniędzy OFE, rozumiane jako sposób na kryzys, to już jest prosty sposób do doprowadzenia nas wszystkich do ruiny.